Siemanko, siemanko! Jak widzicie, dzisiaj wleciałem sobie tutaj na grubo na garażyk, ponieważ w dzisiejszym odcinku będziemy tuningować nasz nowy nabytek. Będziemy tuningować mojego nowego Melexa. Jak widzieliście ostatnio, podczas zakupu tego niesamowitego wozidła powiedziałem, a właściwie zaznaczyłem, że będzie on modyfikowany. No i moi drodzy, dzisiaj nadszedł ten dzień. W skrócie mogę wam tylko powiedzieć, że będzie dzisiaj zmiany kolor, będzie montowane oświetlenie i nagłośnienie. To będzie pierwsza część modyfikacji tego Melexika. W przyszłości chciałbym zrobić kolejną część, w której zajmę się podłogą, bo wczoraj wpadłem na ten pomysł, żeby dodać tu jakieś fajne dywany, zmienić kierownicę, oprzeć troszeczkę siedzenia i myślałem jeszcze na zmianą tutaj fajnych fel. Także jak chcecie oglądać więcej modyfikacji tego niesamowitego pojazdu, to oczywiście zostawiajcie suba na tym kanale, jak jeszcze tego nie zrobiliście, bo wtedy będziecie na świeżo ze wszystkimi filmami, a jak chcecie być jeszcze bardziej świeżo, no to kliknijcie dzwoneczek, wtedy dostaniecie powiadomienie, jak tylko wleci nowy film. No i co? Chcę go generalnie tak fajnie odpicować, żeby był naprawdę taki Melex nad Melexami, król Melexów, o! Że jak wyjadę nim na Kraków, jak wyjadę nim na miasto, to każdy będzie wiedział, że to jest najlepszy Melex w mieście. No i co? Chyba zabieramy się za robotę, co? Do działań! Także jak widzicie, ściągnąłem całą przednią szybę, którą zresztą i tak chyba wymienię, bo jest taka w niezbyt dobrym stanie. Tą ramę chciałbym pomalować, cały Melexik będzie również odmalowany w dwa kolory. No, po prostu wam powiem, jakie to kolory będą. Ktoś się domyśla? Czyżby to był czarny i miętowy? Dokładnie tak, będzie czarny i miętowy, będzie zrobiony, Melex będzie zrobiony w ten sam sposób, co moja BMA, czyli przezielony na pół. Dlatego dzisiaj bardzo chciałbym wyszlifować sobie go całego. A możemy to zrobić za pomocą takiej sprytnej maszynki, takiej szlifierki oscylacyjnej. Później sobie wszystko wyczyścimy, zakleimy sobie połowę Melexa folią ochronną i malujemy sobie jedną stronkę. Oczywiście najpierw podkład, później kolor. No i zacznijmy sobie od malowania. Jak pomalujemy sobie całego Melexa, no to będę chciał naprawić właściwie całą przednią część, łącznie z lampami, które są też w nie najlepszym stanie i no ten uchwyt na lampy też nie jest za dobrym stanie. Więc działajmy, po prostu nie ma tutaj co przedłużać. Let's go do roboty! Zaczynamy od zdzierania starego lakieru, a tak naprawdę od demontażu wszystkich części, które możemy zdemontować. Dobra, słuchajcie, nie wiem czy dobrze zrobiłem, bo ja sobie to zmatowiłem tutaj. Generalnie zobaczcie, jest wytarty lakier powiedzmy trochę, ale chyba w ogóle nie było to konieczne. Wystarczy dobrze wytrzeć furę, żeby po prostu była odtłuszczona i wystarczy położyć ten podkład chyba. Bo tak mi się wydaje, więc no zobaczymy, jaka będzie różnica tutaj, a jaka różnica będzie tam. Ja w tym momencie sobie to wszystko ładnie pooklejam taśmą, folią i biorę się za malowanie podkładem. Dobra, słuchajcie, położyłem sobie podkład. Nie starałem się jakoś specjalnie, żeby to było dobrze zrobione, bo mi się nie chce. Szkoda tracić czasu. No tam, gdzie ma być pomalowane, to jest pomalowane. Będę bardziej się skupiał, jak będę sobie już robił kolorem wszystko. Więc na razie czekamy, aż to wyschnie, a na razie przerwa. Słuchajcie, furka jest już oklejona w miarę dobrze, więc będę zabierał się za malowanie czarnej strony, ponieważ ona więcej wybacza. I pomaluję sobie po prostu tą stronę, zajeżdżając jakby na tą drugą stronę, ale to nic nie szkodzi, ponieważ jak wyschnie czarna strona, przedzielę sobie furę na pół i wtedy już będę malował tak dosyć dokładnie tą drugą stronę, czyli tą miętową. Let's go! Słuchajcie, idealnie wyliczyłem ilość puszek, jedna by nie wystarczyła. Wziąłem po dwie, na razie mam położone takie warstwy, powiedzmy, przyczepne, pierwsze warstwy. Teraz będę zabierał się za drugie i po tej drugiej warstwie powinno być wszystko już fajnie pomalowane, przynajmniej z jednej strony. Jeżeli ta strona sobie wyschnie, przekleję sobie furkę na pół i będę działał z drugiej strony. Efekt powinien być całkiem spoko. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, że jest całkiem okej. Pomalowałem, zostało jeszcze trochę farby, więc zostawiamy ten Melexika tak, żeby sobie dosechł. Do zobaczenia później. Będziemy sobie robić po prostu później drugą połowę Melexa. Hello. Okej, siemanko, wracamy, kurczę, na następny dzień. Jak widzieliście, wczoraj pomalowałem sobie czarną stronę, a teraz zabieram się za drugą. Teraz będzie niebieska, wszystko już jest pooklejane, więc generalnie lecimy sobie z temacikiem. Mam nadzieję, że wyjdzie dobrze. Nie wiem, czy przydzieliłem to na środku, ale bez git. Dobra, słuchajcie, pierwsza warstwa położona, czekamy aż wyschnie, malujemy drugą, trzecią warstwę, żeby wszystko było elegancko domalowane. Słuchajcie, generalnie nie musi być w tym Melexie wszystko idealne, idealnie. Możemy zrobić coś tak pierdziel, odwalić jakąś fuszerę. I w tym momencie właśnie tak mam zamiar zrobić, ponieważ te felgi nie wyglądają zbyt pięknie. Jeżeli pomalujemy na czarno, je na czarno, nadadzą charakteru, no i będą przede wszystkim nawiązywać do mojego samochodu, w którym felgi są czarne. Ale że nie chce mi się tego oklejać, bo byłoby przy tym dużo roboty, cholera, tak się zastanawiam w sumie. Ty! Wiesz jak zrobić? No. Kartą bierzemy, robimy dziurkę na to, mordo, nakładasz i malujesz. Dobra, już żeby totalnie nie odwalać fuszery, to przynajmniej odtłuszczę.
pomponki się doczyści później. Benzynka ekstrakcyjna plus szczoteczka i jedziemy. Więc teraz nawet ich nie staram się, żeby je oblepić, po prostu później sobie je wolę wyczyścić. Dobra, czyszczę lepiej pozostałe fale. Słuchajcie, prace ostatnimi dniami idą naprawdę pełną parą. Zaczęliśmy sobie działać z Meleksem, no i stoi on tutaj, już pomalowany, za chwilkę wyjedziemy, zobaczymy jak wygląda w świetle dziennym, bo dzisiaj jest naprawdę mega ładna pogoda, zobaczcie jak ładnie świeci słońce. Ja dzisiaj właśnie wróciłem ze sklepu, zakupiłem sobie kilka rzeczy do modyfikacji Meleksa. Kupiłem radio, jakieś w sumie najtańsze, do Meleksa nie będzie potrzebne nic lepszego. Głośniki, takie dwa głośniczki, żeby jakoś to chociaż grało, patrzę czy jeszcze znajdzie się jakieś miejsce, żeby je fajnie wkomponować. Widzę, że może być problem, ale spokojnie, coś ogarniemy. Do tego kupiłem, proszę Państwa, takie dwa takie zestawy takich LED-owych pasków. One pójdą, jedne pójdą na spód, czyli będziemy mieć podświetlane podwozie, neony, i drugie pójdą do środka. Jeszcze nie wiem, jak je tu ułożę, ale coś ogarniemy. Mam pewien na to plan, więc zobaczymy. No i do tego oczywiście kable, żeby to wszystko jakoś połączyć w całość, i to będzie w zasadzie tyle. A teraz zobaczcie sobie, jak wygląda Meleksik. Tutaj z tej strony pomalowany cały na czarno, fele też są na czarno, żeby ładnie wyglądały. Tutaj podłogę trochę za tego zamalowałem, ale to spoko, to się ogarnie. Zobaczcie, przód wygląda w ten sposób, kurczę. Cyk. Tutaj z tej strony elegancko też pomalowany. Zobaczcie, jak to dobrze siedzi. No zobaczcie, tu są oklejone klosze lamp. Tu wszystko jest porozbierane. No i teraz będę zajmował się, żeby ogarnąć to i trochę to przemalować na czarno. I będę składał wszystko w całość. Dobra, zabieram się za robotę, bo jest roboty dużo. I widzimy się za chwilkę, jak coś zostanie zrobione. Proszę bardzo, świeżutka rama, odmalowana. Lampy przyciemnione, zaklejone, bo jedna była uszkodzona, więc będziemy przykręcać teraz na miejsce. Teraz Meleksik nabiera naprawdę świeżości, został całkowicie odmalowany. Może nie jakoś mega dokładnie, ale wiecie, na domowe sposoby jest git. Tutaj tą ramę na światła też sobie odmalowałem, naprawiłem. I za chwilkę jak sobie przykręcę, to będziemy w sumie montować oświetlenie. Podwozia oraz w środku, później głośniki, a na końcu składamy wszystko w całość. Potrzebuję jeszcze płaską trzynastkę. Płaska trzynastka. Gdzie jest płaska trzynastka? W szkole. Tam gdzieś trzeba się podłączyć te światła, ale na razie się to nie bawię. Ale wygląda groźnie teraz. Zajmiemy się teraz może przykręceniem kurcze lamp, bo to też trzeba będzie po prostu zrobić. A można to zrobić od razu, będzie z głowy. I kupiłem sobie, proszę Państwa, dwie zapalniczki. Mam tam takie zajebiście fajne miejsce, idealne na wpasowanie dwóch zapalniczek. I zrobimy sobie w ten sposób, że do jednej zapalniczki będzie wtyknięte LEDy będą od spodu, te, które będą podświetlać spód, a w drugiej zapalniczce te, które będą w środku. No i po to też kupiłem sobie trzy takie zestawy 5-metrowych LEDów, żeby sobie po prostu to podopinać do tych. Tutaj jest taka możliwość, bo tutaj są takie cięcia, ja sobie to utnę i w tym miejscu wlutuję sobie te drugie LEDy, dzięki czemu będziemy ich mieć mega jakby dużo i będzie mega kozacko. Dobra, przykręcam sobie lampy i lecimy dalej. Ja p***dole. Świeżo pomalowany wóz, kurczę. Kurwa, cały zamalowałem, siema. Trzeba załączyć zapalniczki, zobaczyć czy mój plan działa. Tak, tutaj mamy jedną zapalniczkę fabryczną, pod jej prąd się podpinamy, a drugie zapalniczki zrobimy sobie tu obok. Akcja powinno pójść w miarę sprawnie. Sprzątałem tu dzisiaj i znalazłem 30 opakowań po cheeseburgera. A wiecie dlaczego? Bo ostatnio robiliśmy sobie melanż tutaj w garażu. Stwierdziliśmy, że zamawiamy 25 cheeseburgerów. Zamówiliśmy 25 cheeseburgerów i zjedliśmy wszystko. 30! Mam nadzieję, że ta zapalniczka uciągnie w ogóle te dwa LEDy i zapalniczkę. Proszę Państwa, właśnie instaluję drugie gniazdo na zapalniczkę i zaraz przetestujemy sobie, zobaczymy czy to w ogóle działa. Robimy test. Dobra, tutaj działa. I tu też działa, no i o to chodzi, dobra. Wszystko działa, więc gniazdka mamy porobione i kabelkiem się do góry pociągnie tutaj. No i tutaj po prostu będą te ledziki. Tutaj gdzieś w porobu. Złamany stelaż? Nie ma problemu, już naprawiamy. No i pa. Szybko, tanio i sprawnie. O, i kurde, teraz co, poucinać tutaj? Dobra, szybka jest założona, to teraz można by się zająć ledzikami. Hop, jak stąd. O, już ma nawet takie kabelki, które można ze sobą łączyć, to też mi się bardzo podoba. Oj, czuć, że jest to strasznie tani LED. No na odwrót wszystko jest, psia krew. Nakładamy LEDy, tutaj już w takiej finalnej wersji, zobaczcie. I lecę się teraz dookoła. Tutaj ten pasek będzie troszeczkę taki inny. Trochę gówniana ta taśma chyba, więc możliwe, że będzie się to mega słabo trzymać. No ale zobaczymy. Mamy problem. O ile światełka działają, to nie działają tak jakbym chciał. Czerwony działa, nie świeci się tam z przodu, nie wiem czemu. Zielony działa w 100% git. Niebieski w ogóle cały przód nie świeci. Teraz na przykład jak dam sobie seledynowy, to jest pomieszanie niebieskiego z zielonym. Po prostu muszę wydupcyć to i pod te kable podtutować tutaj. No to w takim razie trzeba to troszeczkę zmodyfikować. Dziwna akcja, dlaczego to świeci źle? No to jest żółty, kurwa, no to nie jest żółty. Tu w ogóle jedna, na przykład jedna dieta się w ogóle nie świeci, kurwa. Na razie sobie dolepię roga.
zimnego. Dobra, najpierw sprawdzę sobie może radio, bo to w ogóle nie wiem, czy uda się podłączyć tutaj. O, w ogóle czekać, to wchodzi. Wchodzi, wejbisz to tutaj. Haha, jest, mamy to, widzicie, działa. Ale na razie wyłączam, bo jeszcze muszę podłączyć głośniki. No, zobaczcie, zrobiłem sobie takie spleksy, pomalowane i na czarno. Takie, można powiedzieć, uchwyty na głośniki. I one będą w tym miejscu wsadzone z jednej i z drugiej strony. Akurat ten jest na drugą stronę, bo na tą stronę jeszcze się robi. Proszę bardzo, Szymczyka sobie posłuchamy. Zobaczcie, jak gra. Tu jest jeden głośnik, tutaj jest drugi. Jedziemy. Co to masz? Skoro oni mają, to ja mogę też. One shot, to za milion biorę cash. Dobra, to było tyle. Nie ma basu, kurczę, nie ma basu, ale już jest plan, żeby tutaj albo pod to siedzenie, albo gdzieś tam z tyłu dupcyć jakąś fajną skrzynię basową. Tylko że do tego potrzebuję wzmacniacza też i będę prawdopodobnie musiał sobie to jakoś kiedyś ogarnąć. Okazało się, że LEDy, które wcześniej świeciły w środku, są troszeczkę złe. No, chciałem przyoszczędzić i zrobiłem sobie budżetowy zakup. LEDy kosztowały 20 zł, ale niestety na pasku LEDowym są tak zrobione, że albo może świecić niebieski, albo czerwony, albo zielony, a jak jakikolwiek inny kolor chcecie, to się zasiadzają po prostu inne lampeczki, jakby miksując ten kolor. Dobra, słuchajcie, przykleiłem sobie kawałek paska, więc odpuszczamy furę na dół. Spuszczamy furę na dół, odpalimy sobie LEDy, zobaczymy, jak świeci. W sumie spoko, nie? Dobra, będzie dobrze fest. Teraz tylko muszę tak z każdej strony dookoła fury zrobić. Dobrze to zabezpieczyć, a właściwie przykleić po prostu, żeby się trzymało. No i co? Będzie sobie śmigać furka, tak? Okej, let's go! Dobra, siemanko, dzisiaj troszeczkę lepszy humor na robienie przy Meleksie. Już nawet zerwałem te LEDy, zobaczcie, zerwałem te LEDy, które tutaj po prostu były. I zobaczcie, kupiłem sobie nowe LEDy. Za chwilkę sobie je zobaczymy, mam nadzieję, że będą takie, jak oczekuję. W sumie możemy sobie od razu sprawdzić, czy działa. No i działa. Chcę zrobić jeszcze jedną rzecz w tym filmiku. Chcę kupić taką rurę kanalizacyjną, która wejdzie mi na opony. Ona jest plastikowa i bardzo twarda. I generalnie plan jest taki, żeby założyć takie rury plastikowe na tylnie koła w tym Meleksie. Powinien on teoretycznie latać bokiem. Bardzo chciałbym to sprawdzić i na pewno to sprawdzę, więc nie wyłączajcie jeszcze filmu, czekajcie, bo tam będzie śmiesznie. Będziemy próbować driftować Meleksem i może zrobimy to gdzieś na mieście. Dobra, słuchajcie, we made it. Tak jak mówiłem, 10-15 minut, wszystko jest gotowe. Robimy sobie testy, przekręcamy, a wy będziecie widzieć za mną, czy wszystko gra. Teraz mamy piękny różowy kolor. O, fajnie, bo tu się też tak podświetla fajnie, na środku. Pomimo, że nie ma tam LEDów. Te LEDziki wyglądają już dobrze. Kurczę, proszę państwa. Wystarczyło nie przyoszczędzać, kurczę, i byłoby wszystko okej. Po prostu, kurczę, tymi LEDami i pod spodem, i tu u góry steruje jeden pilocik. Dlatego trzeba skierować go po prostu tylko w odpowiednie miejsce, którymi LEDami chcemy posterować i wtedy jest git. Ale i tak nie działa on dokładnie tak, jakbym chciał. W każdym razie, jak widzicie, działa. I no, jak zwykle na żywo wygląda o wiele lepiej niż teraz pewnie widzicie na kamerze. Tyle. Tutaj mamy też takie przyciski, możemy sobie na przykład wyłączyć tutaj w środku. Pyk, nie widać mnie. Możemy włączyć w środku, a tu możemy wyłączyć podwozie, zobaczcie. Pyk. I podwozia nie ma. Dziękuję bardzo, dzisiaj się z wami żegnam. Dzisiaj już chcę mieć w końcu wieczór wolny i przenosimy się, moi drodzy, na prezentację tego niesamowitego pojazdu. Dwa takie w dupcję, tu uciąć w połowie i tu w połowie tego rowka i żeby te dwa były na oponie, na wierzchu, to będzie dobrze. Czekaj, jak tu będzie, no to idealnie. Ja już wiem, że to będzie zadupcać bokiem, ja już wiem, że to będzie zadupcać bokiem. Dawaj jeszcze raz. Ale smaży, chłopie, ale smaży. Ale smaży bokiem. Kawałek się przejadę.
Ale zapraszamy serdecznie. Dziękuję bardzo. Mogę za przewodnika być. Pan też tam jedzie? Tam w tą uliczkę? Tak jest, tak, z Sokolą. No to jedziemy. Kordy. Nagrywacie gdzieś na ten. Tak, testujemy nowy pojazd. Spalinowy. Wy jedziecie prosto czy w lewo? A gdzie pan chce? W lewo. No to jedziemy w lewo. Prawo. Wy w prawo, ja tu wysiadam. Tutaj, w tym miejscu? Tak, ja... Proszę bardzo. Na pewne sprawy. Dobra. Dobrego dnia. Dzięki, powodzenia. Również. Ale poszedł, wieźmy, co? To było najlepsze, no. Chyba trzeba na serwis wracać, bo spadłeś prawie. Ale Melek wzbudzał ludzi taki uśmiech na twarzy, że to fest, nie? To jest, chłopie, to jest dopiero jak... Wyhamujemy, jak co nie? Dobra, zostań. Ja tam jest płaska powierzchnia, a tu jest normalnie ząbki i patrz jak jest luźny. Ja tu łańcuch trzeba zapierdolić. Zębatki dorobić tam, chłopie, łańcuch zadupcyć, nie będzie się ślizgał. O, podkręcić mu moc trochę i chłopie będzie chłopie zadupcał jak skurczyły. No to poupalane. Nie no, jak ją naciągniesz? Jak chcecie zobaczyć, jak ten Melex lata pełnym ogniem, zobaczymy, jakiś placyk sobie ogarniemy, no to zostawiajcie oczywiście łapki w górę, zostawiajcie dużo wyświetleń i komentarze i zabieramy tego wariata na jakiś parking fajny. W tym samym odcinku również też podkręcimy mu moc, bo to jest coś, czego mu brakuje cały czas. Mamy tutaj lewą stronę pomalowaną oczywiście na miętowy kolor. Przejdźmy sobie dalej. Jak widzicie, piękne oświetlenie u góry, które można sobie zmieniać pilocikiem, który jest tutaj. Proszę bardzo. Cyk. Może taki. Może o, taki jest bardzo fajny. Także mamy, zobaczcie, mamy zmienione oświetlenie. Jest fajnie. Jak widzieliście, przymocowywałem tam u góry, więc na pewno już się nie urwie. Fotele są tutaj oczywiście przez Empower zrobione. Specjalnie szyte do tego pojazdu. Lampy są przyciemnione. Co jeszcze? No jest tutaj jest wlepka turbopomocy. Jest to nowy pojazd turbopomocy. Pomalowane został też tutaj ten uchwyt na te lampy, bo był w tragicznym stanie. W środku, moi drodzy, zamontowałem nagłośnienie plus radio. Wszystko kosztowało mnie 300 zł. Bardzo budżetowo, ale działa. Zamontujemy sobie jeszcze tylko tutaj pod spodem tubę, taką, żeby grała basami. To z mojej BMW w sumie możemy podpiąć, bo radio powinno obsłużyć. Tutaj proszę bardzo, customowe zrobione elegancko na przyciski, włączanie światełek pod spodem oraz u góry. Tak skromnie, taki skromny tuning na początek, żeby pokazać wam, jakie są tutaj możliwości, a są duże. Dlatego w następnym odcineczku, tak jak wspomniałem, lecimy już na grubo, będzie zwiększona moc, będzie dodanych kilka smaczków jak kierownica, może uda się oprzeć siedzenia na jakiś fajny kolor. To bym zmienił, kurczę, może takie fajne by były takie roletki zsuwane automatycznie. O, chciałbym tu zrobić panoramę w dachu też, żeby było w lecie elegancko widać niebo. No i tyle. Także co, moi drodzy, dziękuję za to, że byliście w tym odcineczku i widzimy się w kolejnym odcineczku. Do zobaczenia.